Przecież my cierpimy jakoś, wiesz. Chcemy ten ból wykrzyczeć i chcemy się z tym naszym bólem podzielić z innymi. Jakby twórczość filmowa jest takim lekarstwem na ból egzystencji. Dzisiaj będziemy próbowali rozszerzyć formułę naszych spotkań podwójnie. Po pierwsze, chciałbym zacząć zapraszać wybitnych, poszukujących, doświadczonych filmowców dokumentalnych i fabularnych, którzy będą mogli, chcieli razem z nami eksplorować możliwe połączenia między filmem i filozofią. Dzisiaj jest wielkim przywilejem gościć tutaj Marka Pawlowskiego, którego kilka ostatnich filmów zdobyły szturmem mnóstwo festiwali międzynarodowych. To jest jeden z ludzi, który chyba ma najwięcej nagród na liczących się festiwalach. Głównie robi filmy oparte o historię ludzi. Częściowo te historie są opowiadane przez nich samych, częściowo rekonstruowane przez nich. Zawsze Marek pracuje ze swoją małżonką, producentką, Małgorzatą Walczak. I dwa ostatnie filmy, które naprawdę zrobiły dużo rabanu na świecie, to jest Uciekinier i Dotknięcie Anioła. Chciałbym ci jakby dopełnić jeszcze, że ja zrobiłem trzy filmy. Te filmy, które wymieniłeś, czyli Dotknięcie Anioła i Uciekinier, jeszcze jest Zakazana Miłość, która... Te trzy filmy stanowią taki tryptyk, korespondują z trzema cnotami: wiara, nadzieja, miłość. I każdy jest o jakiejś innej cnocie. Faktem jest, że opowiadają historie wojenne, dlatego że mnie bardzo interesują historie, gdzie człowiek stawiany jest w sytuacjach ekstremalnych, gdzie jego człowieczeństwo wystawiane jest na próbę. I rzeczywiście jest tak, że opowiadam życie ludzi i oni są takimi protagonistami tych filmów. Opowiadają swoje życie, ale ja muszę tak umiejętnie operować tymi środkami i to jest właśnie troszeczkę takie troszeczkę niewdzięczne w tej pracy, że w momencie, kiedy zrobię to dobrze, to wszyscy mówią, ale miałeś fantastycznego bohatera. Tam już nic nie trzeba było robić, bo bohater sam ci zrobił film, co jest nieprawdą, dlatego że tam moja praca, mój warsztat, moje przemyślenia, prowadzenie tego bohatera, ta dramaturgia cały czas w tym filmie jest. Pewnego razu ja weszłem do pana Birbauma i coś mi się wtedy stało. Ja nie rozumiem tego do dzisiejszego dnia. Ta muzyka zaczęła do mnie przemawiać. Czułem, jak się te skrzypce żalą. W filmie Dotknięcie Anioła jest bardzo mocny wątek metafizyczny. I jest to prowadzone w taki sposób, że właściwie trudno się zorientować, czy autor opowiadający ma jakąś określoną reakcję na tego typu widzenie życia ludzkiego. Jak już czytam człowieka i buduję pewną rzeczywistość filmową, to staram się nie przekłamywać. Staram się oddać to, co jest w człowieku. I tu mówisz o Szenkerze. Szenker tak miał, niestety, albo stety. On napisał pierwszą książkę, która była w ogóle książką, gdzie on rzeczywiście autentycznie rozmawiał z aniołami.
I wydawca tej książki powiedział mu, proszę pana, my nie możemy w takiej formie tej książki wydać, bo wszystkie zdarzenia historyczne przez czytelnika będą traktowane jako nierealne i zmyślone przez pana, ponieważ to, co pan pisze o tych aniołach, to jest tak niesamowite, że nikt w to nie uwierzy. I Henryk, oprócz tego, że był bardzo takim emocjonalnym i bardzo wrażliwym, poetyckim człowiekiem, zrozumiał to i napisał dwie książki. Ja muszę powiedzieć, że ja do dzisiejszego dnia wierzę w to, że to nie był człowiek. Tylko, że to był anioł. To był cud, stał się cud, rzeczywisty cud. Więc idea była taka, żeby zaprosić doświadczonego człowieka, który opowiada o historii innych ludzi i zadać mu dwa pytania. Pierwsze, czy w ogóle widzi sens takiego eksplorowania tych relacji między filmem a filozofią? A drugie pytanie, gdybyś ty miał robić biografię filozofa, jakbyś się za to zabrał? Nie musisz odpowiadać. Wiesz co, myślę, że może odpowiem ci, spróbuję przynajmniej odpowiedzieć ci na pytanie pierwsze. Czy filozofia jest obecna i czy ona w ogóle jakoś uczestniczy w pracy reżysera? Myślę, że tak. Myślę, że każdy z nas, ja oczywiście mówię za siebie, ale mam wrażenie, że będę wyrazicielem myśli wielu, wielu reżyserów, którzy robią ten, ta jakby twórczość filmowa jest takim lekarstwem na ból egzystencji naszej. Przecież my cierpimy jakoś, wiesz, coś chcemy opowiedzieć, coś nas boli w tej rzeczywistości, chcemy ten ból wykrzyczeć i chcemy się z tym naszym bólem podzielić z innymi, którzy podobnie myślą. Wszystkie problemy, które posiadam i przez wszystko, co przechodzę, jakby w ten sposób mnie to wzbogaca i wszystkie moje przemyślenia, doświadczenia budują mnie jako reżysera. Niestety, im więcej przeszedłem, tym bardziej jest, im bardziej jestem okaleczony, tym chyba tam to moje wnętrze jest bardziej bogatsze i jestem bardziej dociekam i stawiam sobie pytania. Wiesz. Człowiek syty jest człowiekiem nieposzukującym, bo nie ma po co, nie poszukuje. Człowiek ten, który szuka czegoś, jest musi być na poły człowiekiem nie do końca, że tak powiem, spełnionym, ale to nie do końca szczęśliwym, że tak powiem. Okej. Okay. Rozumiem, że musi teraz paść pytanie. No. Czego szukasz? Czego szukam? Wiesz co? Myślę, że każdy człowiek szuka jakby swojego sensu. Co ja tu robię? Po co ja tu jestem? I czy moje życie ma jakiś sens? I do czego to wszystko zmierza, wiesz? Myślę, że w każdym przypadku jest zupełnie inaczej. I dlatego, wiesz, interesują mnie historie ludzkie, bo te przypadki, te historie są niesamowite, są bogate. I czasami człowiek staje w osłupieniu i mówi, po co to wszystko? Dlaczego oni to wszystko przeżywali w ten sposób? Wychodzili z tego i potem to ich wzmacniało. Byli lepsi jako ludzie, wiesz. Ja staram się nie brać postaci na, że tak powiem, na warsztat, które są złe, z którymi w momencie, kiedy przebywam, niesie się zła energia. Staram się brać, opowiadać o ludziach, którzy są w jakimś sensie osobami pozytywnymi, gdzie ta energia może nas, ludzi, którzy oglądamy ten film, zarażać i jakby dawać nam pewną taką nadzieję na to, że i my możemy czegoś dokonać. No, są pewnymi rodzajami. Ja myślę, że życie jest tak krótkie i tych filmów jest tak dużo, że należy mówić o ważnych sprawach. Wiesz. Los dał mi dopiero po 70 możliwość zrealizowania swoich marzeń. Chcę przebywać z takimi ludźmi, bo to mi to daje o wiele więcej, ponieważ staję się chyba lepszym człowiekiem.
ponieważ biorę z nich te wszystkie pozytywne wzorce i oni mnie zarażają. Na przykład od Kazia, który był uciekinierem, słuchaj, zaraziłem się. Zawsze myślałem sobie, że ach, kiedyś jeszcze zdążę. On był globtoterem, wędrował po świecie. Staruszek, który, wiesz, jeździł po świecie, wiesz. A ja, człowiek młody, mówię, a jeszcze zdążę. I czas leciał, a jeszcze zdążę. I sobie doszedłem do wniosku, że nie, trzeba brać życie takim, jakim ono jest teraz, daj ci takie szanse i bierz je teraz, bo potem możesz nie zdążyć. I to jest nauka od Kazimierza Piechowskiego. Od Henia jest taki sposób bycia, że nie należy, wiesz, spotkało cię coś negatywnego, podejść do tego z uśmiechem. Ja wiem, że to brzmi dość trudno. Na moich obrazach widać ludzi cierpiących, ale równocześnie z góry aniołowie ich przyjmują w swoje objęcia. Staram się, to co chyba Seneca powiedział, że jeśli nie możesz mieć to, co chcesz, to ciesz się tym, co masz. I staram się jakby w ten sposób podchodzić do życia, że zrozumiałem, że nawet w procesie twórczym, słuchaj, przekładam tę myśl nawet na proces twórczy, że wymyślam sobie jakąś historię czy jakąś sytuację, która w pewnym momencie okazuje się niemożliwa do realizacji. No, z różnych powodów. Pogoda się zmieniła, nie wiem, takiej kamery nie dostałem, okoliczności są inne. Jest topa, że tak powiem. Kiedyś bym się denerwował, a teraz dochodzę do wniosku, słuchaj, zrób z tego zaletę. I powiem ci, że wielokrotnie robienie z tego zalety, potem ludzie mówią, kurczę, ale ty niesamowity numer zrobiłeś. To jest tak niesamowite, tak odkrywcze. Czyli okazuje się, że my twórcy musimy mieć pewnego rodzaju takie utrudnienia w życiu, żeby być twórczym, żeby być kreatywnym. Ja to zrozumiałem poprzez tych swoich bohaterów, wiesz. Co powiedział poeta Goethe? W ograniczeniu leży mistrz. Dokładnie, o, widzisz. Ograniczenia czyni mistrza, no. A z drugiej strony też wychodzę z takiego założenia, jak to też powołam się na świętego Augustyna, że walczę, cały czas walczę. Jak walczysz, to zwyciężasz, nie czujesz się pokonanym, dopóki walczysz, nie? Ojciec powiedział, musisz walczyć. Ja chcę walczyć, bo jak nie będę walczył, to jest to samo, jakby podnieść ręce i poddać się. Ja się nie poddaję, ja walczę do ostatniej chwili. Nie miałem jeszcze na warsztacie żadnego filozofa, że tak powiem. Nie pracowałem jeszcze z filozofem. Natomiast myślę, że gdybym się spotkał i miałbym zrobić taki film, wiesz co, generalnie interesuje mnie człowiek. Ironia, taka ironia ludzkiego losu, wiesz. Jego wybory, jego cierpienie, jego fascynacje. Czy starałbym się opowiadać raczej go przez taki wątek ludzki, wiesz, nie tylko o koncepcjach, nie tylko o przemyśleniach, nie tylko nie cytowałbym tylko i wyłącznie jego złotych myśli, które gdzieś tam powstawały, tylko starałbym się pokazać go poprzez jego człowieczeństwo, wiesz. Przecież on też, każdy z nas, czy jesteśmy filozofami, czy jesteśmy politykami, czy jesteśmy, nie wiem, górnikami, mamy swoje życie. Jesteśmy w tym życiu spełnieni albo nie. Jesteśmy szczęśliwi, przeżywamy jakieś dramaty. I to nas kształtuje. I tak naprawdę interesuje mnie to, co jest, to, co nas pcha do tego, co robimy również. A oczywiście, wiesz, jest tak, że czasami ci, którzy są wspaniali, fantastyczni w tym naszym współczesnym życiu, no, często nad nimi górują jacyś tacy, wiesz, nikczemnicy, nie? No bo, jak to powiedział święty Augustyn, nie ma gorszego nieszczęścia od szczęścia nikczemników. Czyli w momencie, kiedy góruje ktoś, kto w zasadzie według pewnych wzorców nie powinien w ogóle mieć głosu, a tacy niestety bardzo często wygrywają. I ci moi bohaterowie, o których robię film, często gęsto są jakby na marginesie życia.
dziś jeszcze, kiedy wspominam sobie pracę tu w tym piekle śmierci, to jeszcze to wszystko czuję. Bo to jest strasznie skomplikowany proces twórczy, tak mi się wydaje, że ja tak podchodzę. Jest, ja bym powiedział, porównał to do takiego procesu ciążowego, że ten płód, czy ten film w tobie się rodzi, dojrzewa coraz bardziej, aż wreszcie przychodzi ten moment, kiedy trzeba go urodzić, kiedy trzeba z siebie ten projekt wydobyć i on już jest dojrzały, już skończony. Nie da się pominąć jakiegoś etapu. Trzeba, ten proces trwa. Każdy etap powinien trwać tyle, ile powinien, powinien dojrzeć. Natomiast są takie koncepcje, że film powstaje, wiesz, pojedziemy, zrobimy, nakręcimy zdjęcia tam, pokażemy coś, a potem usiądziemy w montażowni i zastanowimy się nad tym, jak powinien ten film wyglądać. To jest bzdurą i oczywiście to jest moje podejście, ale uważam, że tak jest. Że to jest ta prawda ostateczna, jeśli ona taka istnieje. Dlatego, że musisz się zastanowić, o czym chcesz zrobić film. Najpierw musisz dokonać pewnej analizy tego naszego bohatera, czy tego problemu. Poznać dokładnie każdy milimetr tej sprawy. Dlatego, że musisz potem wiedzieć, o czym, co jest najważniejsze w tej historii, co jest ważne, co jest mniej ważne. I potem dokonujesz pewnej syntezy w filmie. Czy najpierw masz analizę, a potem masz syntezę i musisz wybrać te elementy, te sytuacje, które są, wyrażają tego człowieka w życiu i które są najpełniejsze do tego, żeby widz potem, który ogląda, zrozumiał i przejął się i odczuł tę historię. Natomiast jeśli mamy film, to ja zawsze powtarzałem swoim studentom, bo tam miałem zajęcia z filmu dokumentalnego. Jeśli macie film i pozamieniacie w filmie elementy, tą scenę tu i dramaturgia filmu się nie zmieni, to znaczy, że ten film powstawał w montażowni i reżyser kompletnie nie wiedział, o czym będzie robił film. Zrobiłem kiedyś film o moim ojcu. Nawet się spodobał w Ameryce i w ogóle były pokazy. I był on zrobiony przez bardzo konkretny, specyficzny filtr. Wszystko było podporządkowane jednej myśli. Teraz siedzę, oglądam jego archiwa i to wszystko nieprawda. To był zupełnie inny człowiek. Ale czy poprzednio, jak robiłeś to, przeanalizowałeś wszystkie dokumenty, wszystko, co, czy jakby uległeś pewnej chwili, pewnej metodzie, pewnemu sposobowi, bo ja wychodzę z założenia, że jeśli dokonam takiej pracy, że przejrzę materiały, przeanalizuję jego historię, porozmawiam z jak największą liczbą jego znajomych i będę miał przynajmniej to maksimum, które mogę mieć, tej prawdy o tym człowieku, to wtedy mogę sobie wymyślać, mogę stworzyć wizję tego filmu, wiesz, bo mam środki, mam materiał do tego, który poznałem. A oczywiście mówię, że może być taki film impresja, idę za impresją i wiesz, i dalej niech mnie to prowadzi. Tak, tylko to mówię zupełnie o czymś innym, bo wtedy jest film wrażeniowy, ale nie ma tych wszystkich aspektów, wiesz, tej prawdy o zjawisku czy o życiu, wiesz. Mówimy zupełnie o czymś innym. Być może ty uległeś jakiejś impresji na temat ojca i stworzyłeś taki film, który też był pewnie interesujący, ale to był inny film. Teraz dojrzałeś pewnie do filmu, żeby powiedzieć prawdę o ojcu jakąś i to będzie też inny film, wiesz. To są zupełnie dwa filmy i mnie bliższe są filmy te, które pokazują pewną prawdę, wiesz. To jest trudniejsze, oczywiście, że tak. Łatwiej pójść za impresją, bo to się obrazy stwarzają, prowokuje cię do pewnego działania, twoja wyobraźnia pracuje i idziesz, podążasz za tym obrazem. Natomiast tu
To jest trochę taka robota bibliotekarska, wiesz, analityczna, że musisz przez ten proces przejść, a potem musisz to zwizualizować, wiesz. I ja jeszcze wychodzę z takiego założenia, że film przede wszystkim powinien oddziaływać na emocje, bo dopiero potem dociera do naszego rozumu. Że jeśli ja się wzruszę, przejmę filmem, film mnie w jakiś sposób emocjonalnie poruszy, to szybciej go zrozumie, wiesz. Ja myślę, że kino pełne dla mnie to jest kino, które niesie emocje, a za emocją idzie mądra myśl. Z tematami o przeszłości jest tym trudniej, bo tych bohaterów nie ma. Oni nie żyją. Pozostała jakaś resztka zdjęć. Czasami te zdjęcia są niekompletne i jest ich mało. Ja wpadłem na pomysł ze swoim grafikiem na stworzenie tak zwanej metody archikolażu. Czyli bierzemy postacie ze zdjęć, autentyczne postacie, wkładamy je w rzeczywistość z przeszłości, na przykład, która miała miejsce, a której nikt nie zrobił zdjęć, a wiemy, jak wyglądała na przykład sala czy jakaś przestrzeń, budujemy z różnych zdjęć i czasami wkładamy w to aktora, który jakimś drobnym gestem, takim jakbyśmy złapali go na końcówce gestu, zanim zrobimy zdjęcie, wiesz, taki jeszcze ostatki życia, gdzie on jeszcze żyje i już jest złapany w ten kadr zdjęcia. I to bardziej przemawia do widza, ponieważ jest też z dziedziny tej przeszłości, czyli z klasycznego zdjęcia, ale wchodzimy jakby troszeczkę dalej. Pokazujemy te okruchy życia z tą jakby martwotą zdjęcia, wiesz, które się zderza. Jest tam konflikt, niewątpliwie, ale ta nowa jakość stwarza po prostu coś takiego, gdzie nasza wyobraźnia zaczyna być prowokowana i powiem ci, że ta metoda się sprawdza, bo gdziekolwiek nie pokazuję te moje filmy z tymi archikolażami, to potem zaczyna być dyskusja właśnie o archikolażach. A jak to? A dlaczego? A że to jest niesamowite? A w jaki sposób? I tak dalej, wiesz. Czy gest jest pełniejszy? Czy gest jest tylko urwany? To też zależy od sytuacji, od pewnej dramaturgii, która jest w filmie. Czasami mamy pełniejszą sytuację, czasami mamy tylko bardzo skąpy gest, a czasami nie mamy tego gestu w ogóle, tylko mamy zdjęcie tej postaci włożone w jakieś okoliczności, którą znamy z przeszłości, a której nikt nie sfilmował, nie zrobił zdjęcia i my to kreujemy jakby z przeszłości i tylko w sposób filmowy ogrywamy to zdjęcie w planach, wiesz. Czyli na przykład jest jakiś zoom, czy panorama i widzimy tę głębię tej przestrzeni. Ja ostatnio robiłem taki film o Tańskich. To byli tacy polscy konstruktorzy, jeden wybitny samolotowy, drugi praktycznie konstruował wszystko, był geniuszem. I założyłem sobie na początku, że w tę moje archikolaże wejdzie postać aktora i że ona będzie takim nośnikiem. Po czym się okazało, że szybko zrezygnowałem, bo ten aktor, żywy, namacalny organizm, mi zepsuł całą moją, wiesz, strukturę taką wyobrażeniową, tą taką, wiesz, którą chciałem poprowadzić widza w tę przeszłość. Że ta martwa postać z fotografii, lekko jakby ożywiona, to za dużo powiedziane, lekko ograna poprzez język filmowy, stwarza więcej niż żywy aktor, który by mi tam stworzył jakąś sytuację. Ta postać mi banalizowała całą historię. Natomiast ta prowokuje pewne wyobraźnie, wiesz. Jakby to jest, wiesz, ten archikolaż jest takim wehikułem czasu. Wiesz, ja mówię, zapraszam was do, siadajcie, i wędrujemy w przeszłość, wiesz. Ona coś tak dziwnie na mnie się popatrzyła i ukroiła taki duży kawał kiełbasy. A, to jest prezent. Weź. No powiedziałem dziękuję i wyszłam.
co dalej? Jaki jest następny krok? Jaki macie dream? Nie możemy powiedzieć o planach, bo się nie spełnią. A. Mamy dążenie do bardzo dużego projektu, który ma bardzo duży budżet, więc szanse nie są wielkie. Więc dzisiaj przeczytałam, że właśnie w filozofach, że pieniądze lubią ciszę i generalnie wszelki cały proces tworzenia wymaga skupienia i ciszy. A nasi sąsiedzi ze wschodu ujęli to: ciszę jedziesz, dalszy budziesz. I w Polsce ta zasada obowiązuje. Znaczy, myślę, że tak, cieszymy się jeszcze, że ten zawód i ta praca przynosi nam frajdę. Że tak. Traktujemy to jeszcze jako pasję i jakby się czujemy, że się realizujemy i przez to spotykamy ciekawych, fajnych ludzi, którzy w jakimś stopniu nas dopełniają. Natomiast coraz bardziej wkurza mnie to, że ta pasja zamieniana jest i brukana coraz bardziej jakby w taki czysty, brudny interes finansowy, że wszędzie, gdzie się nie pojawisz, to niestety, wiesz, film musi mieć ileś nagród, żebyś ty jako artysta mógł być traktowany poważnie. A niestety przebijać się, a żeby być na różnych festiwalach, to nie wystarczy zrobić dobrego filmu. Trzeba znać, kogo trzeba. Trzeba wiedzieć, do kogo dotrzeć. Już filmy są nagradzane, jeszcze ich nie ma. Już są filmy nagradzane in progress, co wydawałoby się bezsensowne, bo jeszcze nie wiadomo, jaki film powstanie. No ale te czasy są takie, jakie są i możemy się... I widzisz, to też jest problem filozoficzny, problem dla filozofów. Jak tu zrobić, żeby przywrócić te wartości, które kiedyś funkcjonowały, żeby nie było w życiu, że jesteśmy skuteczni i to jest pochwalane, tylko że jesteśmy mądrzy, dobrzy i moralnie postępujemy. Wiesz, kiedyś ja myślę, że to jest to, co strasznie zauważam tę zmianę pokoleń, że czas się strasznie zmieni i ludzie zaczynają zupełnie inaczej myśleć. Jeszcze stosunkowo niedawno, jak ktoś zrobił świństwo, to był oceniany przez środowisko i wiadomo było, że postąpił nie tak. Ponieważ skrzywdził kogoś, bo szedł po trupach. Tak się mówi, nie? Natomiast teraz liczy się, czy jesteś skuteczny. Czyli osiągnąłeś cel. Nieważne, jak to zrobiłeś. Ważne, że dotarłeś do celu i osiągnąłeś ten cel. A że tam po kilku, na twojej drodze jest ileś tam trupów, trup się sieje gęsto. To nie jest ważne. To twój sukces usprawiedliwia te wszystkie ofiary. Co myślę, że wzbudza we mnie tęsknotę za tym czasem przeszłym i myślę, że tutaj współcześni, i to apeluję do współczesnych filozofów, panowie, macie co robić. Panie? Przepraszam. Panie i panowie, macie co robić. Jest wiele do zrobienia. Ale poszło, nie?